Dzień dobry, kochani. Zmiany pór roku, a w szczególności wiosna i jesień, to taki czas, kiedy potrzebujemy radykalnie zmienić obuwie. No i tutaj okazuje się, że jest temat rzeka. Poszukałam w internecie, nie ma dobrych materiałów, ja przynajmniej nie znalazłam, na temat tego, jakie buty, jak dobrać, a w szczególności właśnie chodzi o dobranie właściwego rozmiaru buta, tak żeby pasował, żeby nie utrudniał, a ułatwiał działalność górską, w szczególności w przypadku butów skiturowych, czy butów wysokogórskich, czy butów wspinaczkowych. Jest to temat godny omówienia, więc zapraszam serdecznie. No dobrze, jako że żyjemy w trójwymiarowej rzeczywistości, nasze stopy możemy opisać trzema bardzo ważnymi parametrami. Jest to długość stopy, o czym zaraz dokładnie opowiem, szerokość stopy, czyli pomiar wykonany na wysokości nasady palców i wysokość stopy, tutaj na podbiciu mierzona. Jeżeli te dwa ostatnie parametry, czyli szerokość stopy oraz wysokość stopy są jakieś bardzo nietypowe, jest to problem. Tak naprawdę buty możemy wtedy sobie zamówić tylko i wyłącznie u dobrego szewca, no i są to buty tradycyjne, najczęściej dość eleganckie. Natomiast butów górskich, typowo górskich, no nie da się zamówić pod siebie, na swój własny wymiar i kształt, bo takich usług firmy najczęściej no nie oferują po prostu. Jedynie w przypadku butów skiturowych możemy buta sformatować, czyli zamówić taką usługę w specjalistycznym punkcie, gdzie wyciągnięty wcześniej botek ze skorupy jest nagrzewany do dość wysokiej temperatury, układamy nogę do środka, tak żeby się nie poparzyć, no i w odpowiedniej pozycji but jest dopinany i czekamy, aż on się nam ułoży, po prostu układa się ten but wtedy do kształtu, szybciej się dopasowuje. W przypadku pozostałych butów możemy sobie zarządzić właśnie co do szerokości stopy i co do podbicia tutaj butami męskimi lub damskimi. Męskie buty są z założenia po prostu szersze, a damskie węższe, więc jeżeli mężczyzna ma akurat wąską stopę, to kupuje model damski. No, prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, więc dobiera sobie po prostu kolorystykę buta odpowiednio i ten model damski powinien mu lepiej pasować, jeżeli o szerokość stopy chodzi. Natomiast wysokość możemy się zawsze poratować w ten sposób, że włożymy sobie pod spód wkładkę z takim podbiciem tutaj pogrubionym, dodatkową wkładkę pod oryginalną wkładkę. Musimy wtedy pamiętać jeszcze o miejscu na pozostałe parametry. No i żonglujemy, balansujemy, tutaj regulujemy sobie wiązaniem od góry. Powróćmy jeszcze do materiału już wcześniej nagranego na temat długości stopy, bo od tego będzie zależeć ostatecznie rozmiar naszego buta. Oczywiście, że jest cała branża boot fittingu, ale pokażę Wam, jak to zrobić, gdy chcecie buty kupić przez internet. Kładziemy sobie najlepiej w drzwiach, czyli w miejscu, gdzie opaska przypodłogowa nie odpycha nas od ściany, tylko tutaj, gdzie ościeżnica, tak jak to tam się opaska drzwi, jakkolwiek się to nazywa, bezpośrednio przylega do podłogi. Kładziemy sobie piętę na tej kartce papieru tak, żeby przylegała bezpośrednio do ściany i odrysowujemy. Oczywiście, że każdy tam ma inny swój indywidualny, niepowtarzalny kształt stopy, czasem to jest drugi palec, czasem pierwszy palec. Odrysowujemy, gdzie nam sięga stopa. Tą odległość, daj troszkę szerzej, Haniu. Tą odległość odmierzamy w centymetrach, linijkę przykładamy, odmierzamy i do tego co najmniej 5 mm trzeba dodać. Dzieci, które rosną, powinny sobie dodać jakieś 7 mm, bo im ta stopa rośnie. But za bardzo dopasowany i ciasny powoduje, że zmarzniemy. A z kolei but zbyt luźny uniemożliwia kontrolowanie narty w jeździe, no dlatego, że noga goni po prostu. Także zmierzcie dokładnie długość wkładki i nie sugerujcie się rozmiarówką buta, bo każda firma tą rozmiarówkę może mieć inną. Troszeczkę różnią się między sobą. Zmierzcie dokładnie długość w milimetrach wkładki, dodając właśnie do długości stopy te 5 mm do 7 w przypadku dzieci. I takie buty kupujcie, wygodne i jazdy. Skoro już umiemy zmierzyć rozmiar stopy i dobrać rozmiar buta, trzeba pamiętać, że w zależności od rodzaju działalności, jaki mamy zamiar wykonywać, ten but może mieć mimo wszystko inny rozmiar. Buty wspinaczkowe kupuje się mniejsze niż się ma swój rozmiar stopy. Ja akurat mam 40 i noszę najczęściej 39. Są osoby, które potrafią się wbić w buty mniejsze o dwa numery, ale jeżeli ktoś tak naprawdę zaczyna przygodę ze wspinaniem i chodzi po drogach piątkowo-szóstkowych,
Absolutnie nie kupujcie za ciasnych butów i szczególnie pierwsze buty spinaczkowe powinny być po prostu w takim rozmiarze, jak wynika to z pomiaru długości stopy. Buty biegowe warto, jak będą miały troszeczkę zapasu, żeby się nie odbijały palce. Kto biega, to wie, że biegacze najczęściej mają problem polegający na tym, że przyciera but płytkę paznokcia. Paznokieć ma w ogóle 7 warstw. Jeżeli uszkodzimy te wierzchnie warstwy, to on zaczyna rosnąć coraz grubszy i to wymaga znacznych takich pielęgnacyjnych umiejętności, żeby przywrócić normalny wzrost paznokcia, a czasami to nie jest możliwe i ten paznokieć robi się bardzo bolesny i trzeba go ostatecznie usunąć, więc but nie może być za mały i przede wszystkim przy bieganiu nie tylko zostawić sobie należy ten dodatkowy luz tu na palcach, ale dobrze buta przy zawiązywaniu ścisnąć tutaj na podbiciu. Buty przejściówki kupuję sobie w rozmiarze pół rozmiaru większe niż normalnie bym używała, po to, żeby mieć lekki luz. Przejściówki, czyli buty już troszeczkę wyższe. Podejściówki to zależy co robię, bo jak chodzę na drogi czwórkowe, czyli tak naprawdę wspinaczkowe, to dobieram sobie but dokładnie w takim rozmiarze, jaki mam. A jeżeli chodzę zupełnie tak trekkingowo, to te podejściówki mam lekko za luźne, żeby było mi wygodnie. Temat zaczyna się przy butach, które są pod półautomaty, czyli mają z tyłu rancik, z przodu są zaokrąglone. Tu mam akurat taki model La Sport i wybajerowane, w ogóle dwukolorowe sznurówki na super patent. Skarpy też osobiście bardzo lubię, to jest konkurencja, ale też mają ciekawe modele. I te buty zamówiłam sobie w rozmiarze o jeden większy niż potrzeba. Musiałam wymienić swoje buty zimowe, dlatego że pamiętajcie, że jedna ze stóp, jak sobie nogi złożycie, siądziemy w taki sposób, złożymy nogi, ułożymy bardzo równo pięty, okaże się, że stopy wcale nie są równej długości i że jedna stopa jest troszeczkę dłuższa, to są milimetry różnicy i naprawdę te milimetry decydują o tym, że sobie możecie odbić przy zimowym wspinaniu paznokieć na tym najbardziej wystającym palcu w ten sposób, że zsinieje i do wieczora będzie w ogóle w innym kolorze, a potem ten paznokieć Wam zejdzie. Także dobrze jest mierzyć po pierwsze zawsze tą dłuższą stopę, a po drugie dobrać sobie, ja mam rozmiar większy, mam doliczone ponad 8 mm, także mnie wyszło, że zamiast 40 noszę 41. No i w przypadku butów, teraz pokażę Wam dwa różne modele. One tylko pozornie wyglądają podobnie. Zobaczcie, jak one różnią się od zewnątrz. Z góry ten but jest szerszy, a ten tu z przodu tak naprawdę węższy. I w momencie, kiedy macie raki, tutaj mamy raki koszykowe, to nie ma znaczenia, bo but wchodzi tutaj do tego koszyczka, układa się tak jak należy i nie ma problemu. Ale jeżeli mamy raki automatyczne, które mają z przodu rancik, taki metalowy. Tutaj są akurat raki takie typowe skiturowe, czyli leciuteńkie, są aluminiowe, bardzo lekkie raki. A tu mamy raki typowe, zobaczcie, one mają poziomo ułożone zęby atakujące. Także one są takie do biegania, że lepiej jest je mieć ze sobą i czasem się ich nie używa. Dlatego są lekkie i to się mówi, że to są skiturowe raki. Natomiast jeżeli mamy raki wspinaczkowe, to one są cięższe, mają zęby atakujące ułożone pionowo i problem polega na tym, że w niektórych modelach butów, słuchajcie, ten przód jest tak wąziutki, że znam takich, co jak ułożyli sobie buta i tutaj bokami robił się potworny luz, duży luz, no to po prostu wzięli młotek i to zaklepali, żeby ułożyć kształt tego prętu tutaj z przodu, tak aby pasował dokładnie do buta. Także są, cześć Haneczko, różne, dzień dobry, różne patenty na to, jak dopasować raki później do butów i pamiętajcie o tym, że but ma być dopasowany nie tylko od wewnątrz dobrze, ale później do raków, w zależności od tego, który model buta wybierzemy i jakie rodzaje raków do nich zastosujemy. Dziękuję Wam serdecznie i miejcie się dobrze, bezpiecznie na wycieczkach i udanego sezonu.